Wojku? No. 23, 23, 23 i telefon z Niemiec. Dobry wieczór. Bożena, ty wiesz, pomyślałem sobie teraz w tym momencie, fajnie by było, gdyby Bożena zadzwoniła. A ja miałam nadzieję, że to ty... Powiem kamratom, przepraszam, dzwonię od godziny, ja nie spałam, oni mi już tu znaki dawali, ja nie spałam, ja cały czas dzwonię, ale było zajęte. Dzięki serdeczne, było zajęte. Chciałam wam tylko powiedzieć, żebyście się nie przejmowali, te szatany przegrały w momencie, jak państwa zaczęły wspierać gospodarkę. W rosyjskiej telewizji w poniedziałek, to jest państwowa telewizja Rosja 1, zaczął się program i powiadomiono wszystkich obywateli o tak zwanej teorii spiskowej, która nie jest teorią spiskową. Chodziło o forum ekonomiczne Davos, o książkę pod tytułem COVID-19, The Big Reset. Tak? Ci dziennikarze, oni przedstawili, że to są sataniści, którzy nienawidzą ludzi, nienawidzą krajów, nienawidzą gospodarek, nienawidzą religii, rodziny, tradycji i oni postanowili, że będziemy mieli tak zwaną nową normalność. Czyli powiedzieli, że to ma być całkowita kontrola społeczeństwa. Po zakończeniu COVID-a planowali, że jak upadnie gospodarka, to tą średnią warstwę ograbią jeszcze z pieniędzy. Globaliści, oni w ogóle chcą likwidacji państw narodowych. To, co wy oglądacie w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, to są właśnie oni. Do nich należą bankierzy, media i te tak zwane firmy technologiczne, czyli Google, Facebooki, YouTube i tak dalej. Według Rosjan oni nie wygrali i nie wygrają, bo odpowiedź w ten sposób. Nie będzie żadnego drugiego potopu planety i nie zrobią z ludzi biomasy. Trump dzisiaj też na Twitterze napisał, że to, co robi, to jest dla całej planety, nie pozwoli na samobójstwo planety. Do tego wszystkiego Putin na G20 powiedział, że ten kryzys, który w tej chwili jest tak duży, że nie można go rozwiązywać globalnie, czyli przez m.in. mafię finansową, tylko w tak zwanych regionach, to znaczy Rosja będzie chyba sama dla siebie, ale na przykład Ameryka Południowa, Brazylia, będą osobne waluty dla tych regionów. No BRICS, jeszcze mamy państwa BRICS-u, Bożena. Tak, to będzie tak mniej więcej rozbudowany BRICS, powiedzmy. Tylko jeszcze więcej państw dojdzie do tego. No BRICS w tej chwili obejmuje 45% populacji ludzkości. Tak, ale do tego, bo na razie jest jeszcze niewyjaśniona sprawa ani Unii Europejskiej, ani Stanów Zjednoczonych, powiedzmy, bo tam w ogóle w BRICS-ie tego nie ma. Ale w ogóle on powiedział jeszcze jedną rzecz, że system liberalny, czyli spekulacyjny, który nigdy nie zasilał pieniędzy, tylko żył z tego, że łupił wszystkich, po prostu wszystkie kraje, macie przykład Ukrainy na przykład, on już upadł i od 2008 roku praktycznie jest utrzymywany na podstawie dodruku pustego pieniądza. Te wszystkie elity pokłóciły się w 2011 roku o jedną rzecz. Oni chcieli z tego Fedu zrobić taki globalny Fed, wyciągnąć to z jurysdykcji amerykańskiej, ale tu elita amerykańska się na to nie zgodziła i oni się pokłócili. W tej chwili to się porobiło kilka grup, ale bankierzy w tej chwili, Rosjanie też powiedzieli, nie mają żadnych szans, dlatego tutaj dzwonił kamrat, mówił chyba Tomasz chyba i pani Jadwiga. Musimy to widzieć pozytywnie. To nie jest tak, że bo my widzimy to negatywne, tylko szczepionki i tak dalej. Tak, bo nam jest to serwowane. Nam jest serwowana negacja, żeby nas psychicznie osłabić. Tak. Oni mają media. Na razie robi się już konkurencję dla YouTube'a, robi się konkurencję dla mediów, bo to wszystko ma upaść, tak jak Jadwiga mówiła. Na razie my widzimy tą negatywną rzecz, ale za tym wszystkim się już co innego kryje, bo tu nasza kamratka mówiła też, jak ona się nazywa, to zawsze mówi ładnie tak o religii. Ona mówiła o religii. Na przykład nasza religia już upadła. Wszyscy mówią, nie ma już chrześcijaństwa. My mamy tak zwane postchrześcijaństwo. Zobaczcie Watykan, co tam się wyprawia. No tak. Pusty papież przemawia do pustego placu, kościoły pozamykane. Rosjanie powiedzieli, że oni próbowali najpierw na Europę Zachodnią wrzucić Cyryla, tego od swoich tam cerkwi, żeby zajął się chrześcijanami. To było spotkanie wtedy na Kubie papieża z Cyrylem. Ale Cyryl idiota myślał, że rogi mu urosły i zaczął spiskować, więc cerkiew też jako taką rozwalili i w tej chwili powiedzieli, że naszym odpowiednikiem dla katolików będzie ormiański kościół apostolski, którego przedstawicielem jest u nas ksiądz Izakowicz Nalecki. Tak.
To są ci, którzy nie przyjęli tego Soboru Watykańskiego II. Czyli oni się nie przyłączyli do tej, powiedzmy, demontażu kościoła. Tu jeszcze chciałam wam powiedzieć jedną małą rzecz. Trump zwolnił pierwszy raz w historii Kissingera, tego starego trupa, 97 lat. On go zwolnił. To jest bestia. Tak, on 97 lat. Przy wszystkich prezydentach od Nixona był doradcą do spraw bezpieczeństwa. Wraz z nim 10 osób wyleciało. A znasz jego wypowiedź na temat zaszczepienia stada? Kissingera? Tak, ja jego wypowiedzieć. On, powiedzmy, że on ma największy cmentarz chyba na świecie z ludzi, których mordował, nie? I jeszcze jedna ważna rzecz. Trump podpisał dyrektywę. Od 5 stycznia CIA nie będzie miało wsparcia militarnego przez Pentagon w żadnych akcjach terrorystycznych. To znaczy od tej akcji tutaj we Frankfurcie jest podejrzenie, że oni pracują prywatnie na City of London i dlatego zostali odstawieni. Trump w tej chwili dzisiaj ogłosił też na Twitterze, że zwolni prokuratora generalnego tego Barra, bo już miał papiery na syna Bidena, ale przetrzymał to i dlatego to ani nie aresztowany, ani się nic nie wyjaśniło. Widzisz, ja nie mogę zrozumieć, Bożena, tych zachowawczych postaw, bo uważam, że był moment zadać cios i ten cios nie wyszedł. I tak jak ja to widzę, to same niekorzyści są z tego powodu. Wojtku, ja bym jeszcze jedną rzecz powiedziała. Myśmy też rozmawiali kiedyś o Karabachu, że Putin nie robi wojny i tak dalej. On się bardzo dobrze zachował, bo oni chcieli, żeby wojnę wywołał. No tak. Tak, ale to po Angole chcieli, żeby wojna tam wybuchła. Tym swoim ruchem on trzeci raz zablokował wojnę światową. Raz na Ukrainie, potem w Syrii i tutaj w tym miejscu. Jego ruchy są wszystkie. Nasz pokój wisi w tej chwili na włosku od Putina. I jeszcze często ludzie mówią, że Putin jest oligarchą. Słuchajcie, jego postawili jako ofiarę po Jelczynie. On był na straconej pozycji, miał właściwie skończyć jak w Ceauszesku. Dostał kraj, który jest całkowicie kontrolowany przez Amerykanów. Ten Czubajsew, którego teraz wyrzucono, to taki nikt nie balcerowi do potęgi dziesiątek, który okradał Rosjan i ginęło w tym czasie w 90. latach milion rocznie, bo od głodu, bez brak opieki. On go wyrzucił. Jak oni, Amerykanie robili tam oligarchię, to wysłali tam 2000 agentury amerykańskiej, która rozkładała całą gospodarkę. I Putin czekał 20 lat, żeby im się za poproszeniem dobrać do dupy. To, co teraz my oglądamy, to wygląda na całkowitą czystkę. Tu się zgadzam z wszystkimi kamratami. My oglądamy coś innego, niż nam media pokazują. No pewnie. W rzeczywistości, my w rzeczywistości widzimy, my musimy jedną rzecz. Wszyscy mówią Rosjanie. Rosjanie też mówią. Jedyna rzecz, którą ludzie w tej chwili muszą robić, tak zwane pole informacyjne, czyli wszystkich ludzi informować. Żadnych szczepionek, niczego. I mówcie im, co się dzieje w świecie, bo niektórzy ludzie nie wiedzą tylko dlatego, bo się po prostu starsi ludzie siedzą w telewizorze i nie rozumieją tego. Jak im powiecie, że szczepionka zabija, oni się też przestraszą. Także ja uważam, że idziemy dobrą drogą. Ja widzę się tylko w tunelu. Nie martwcie się. Jest ciężki czas, bo nas czeka jeszcze kryzys, bo on się nie skończy tak szybciutko, ale z tymi szczepionkami i z tymi szatanami. A jeszcze jedną rzecz muszę wam powiedzieć. Ci sataniści to są z tego Scientology, który Putin też zakazał u siebie w Rosji. Oni, im się bardzo podoba system kast w Indii i ten system kast w Indii jest przerabiany elektronicznie na tak zwany indeks socjalny w Chinach. Te takie punkty tam, co się nie słucha i tak dalej, to jest na podstawie tych kast. Im się bardzo podoba społeczeństwo, że jest tak zwane ludzie, którzy nie mają żadnych praw. Jak będziesz rzeczy, to dostaniesz parę punktów, to będziesz mógł jeździć pociągiem. To jest na podstawie tych kast, ale w wersji elektronicznej. Także jeszcze się troszeczkę będziemy oglądać, bo i w Ameryce też się będzie dużo działo. Ale ja widzę, dzisiaj wszyscy krytykowali Merkel, bo ona miała wystąpienie w Bundestagu i powiedzieli, że ona wyglądała bardzo przestraszona. To dobrze. Bo ona też tutaj... No dobrze. No my się cieszymy. Nie żałujmy jej, absolutnie. Nie słyszałeś? On powiedział, że w Niemczech się bardzo źle dzieje. Napisał Trump w Twitterze i wyśle Niemcom szprycę. I Niemcy to przyjęli, że to będzie kot dla Merkel. Oni się bardzo cieszą, że jej wyśle tą szprycę. No to, słuchaj, ja może jestem w błędzie. Ja bardzo liczę na Niemców. Liczę. Tak samo, wiesz, jak zaskoczyli mnie pozytywnie Szwajcarzy. Oczywiście wiem, dlaczego oni to zrobili, ale cynicznie bierzemy ich decyzje na sztandary, bo ich decyzja zamyka mordę, rozumiesz, funkcjonariuszom i dodaje odwagi wystraszonym ludziom.
Słuchaj, w Niemczech jest ich decyzja samo. Łóżka, jak się ma z COVID-em, też są pieniądze, ale lekarze, nawet moja starsza sąsiadka tutaj, ona miała operację teraz na serce, była na rehabilitacji i wróciła. I ja ją spotkałam, bo ona chodziła jakiś czas w masce, widziałam ją przez okno i pytam się, co się stało. Ona mnie, miałam COVID-a. Ja mówię, a gdzie pani go złapała? Ona mówi, nie wiem. Ja mówię, a jakie były objawy? Ona mówi, miałam gorączkę. No i spytałam się, a jak się panią leczyli na tego COVID-a? Ona mówi, antybiotykiem. Ludzie, oni mówią o nami o jakichś cudach, o szczepionkach, a ją leczyli antybiotykiem. W mojej rodzinie dziecko chodzące do przedszkola nagle wróciło do domu i mówi, pani przedszkolanka jest chora, muszę siedzieć w domu, przedszkole zamknęli. Ani dziecku nie robili testu, ani rodzicom, tylko kazali siedzieć w domu przez 10 dni. Dziadkowie, którzy mieszkają obok, nie mieli testów robionych. Cała rodzina, która ich odwiedzała, nie miała testów robionych, wszyscy spokojnie, tylko przyszli później sprawdzić, czy nie chodzili tam po ogródku, czy po ulicy. Nie było żadnego stresu. Bożeno, jeden z naszych użytkowników pisze, 19 stanów USA wraz z Teksasem zrobiło pierwsze kroki do secesji. USA to trup. Tak. Pamiętacie, jak ja posłuchaj, Bożenka, posłuchaj wypowiedzi do końca. USA to trup, tak jak pachołek żydowski Chabad Lubavitch Trump. Co ty na to? Ja wam mówiłam już parę miesięcy temu, o czym już mówiono dawno, wersja była taka, że jak te demokracje, ja będę mówiła mafia finansowa, będzie próbowała rozwalić świat, to choćby miała być wojna domowa w Ameryce, ale nie dopuszczą do rozwalenia świata. Już są książki dawno napisane, że Stany Zjednoczone się mogą rozpaść. To już parę książek nawet na ten temat jest. Także oni wszyscy w tej chwili mówią w ten sposób. Ludzie, których my widzimy, nie rządzą światem. Żadne Gatesy, żadne Sorosy. Ludzie, którzy rządzą faktycznie światem, nigdy się nam nie pokazują. I oni dawno już to wszystko przewidzieli. To znaczy, jak Sąd Najwyższy dzisiaj tam czy wczoraj odrzucił, to oni już mają plan, co będzie dalej. My tylko widzimy na bieżąco, co oni robią. Także oni mówią, że ta lepsza strona, ona dobrze z tobą idzie. Także ja mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Na pewno nie będziemy szczepieni wszyscy. A jeszcze powiem wam dowcip. Bloger rosyjski wczoraj powiedział na Florydzie, że tam jest wszystko otwarte. Wszyscy chodzą bez masek, ale turyści przyjeżdżają w maskach i wyobraźcie sobie, wchodzą do wody i kąpią się w maskach. Tak, słuchaj. Wiesz, wystarczy zobaczyć na polityków, którzy prowadzą konferencję prasową z maskami na ryjach. No, to po co, wiesz, to... Ja bym powiedziała tak, nam się to przydało, Wojtek, do jednego celu. Po pierwsze, zobacz, nasi kamraci się wszyscy jednoczą, zaczynają się organizować, zaczynają się interesować życiem. Zwróćcie uwagę, czy myśmy nie byli przygotowani do tego. Te wszystkie telewizje internetowe, te wszystkie materiały, czy ktoś z nas kiedyś znał zawartość szczepionki, może ci rodzice, co mieli dzieci z powikłaniem. Żaden z nas nie interesował się, co jest w jakiejś szczepionce. Tak. A my dzisiaj wszyscy wiemy, że to jakaś genetyczna, że ona szkodzi, nie wolno tego i tak dalej. Tak. Oni nam te informacje podają na talerzu, tylko chcieć to w ogóle przeczytać. No, słuchaj. Media głównego ścieku zawsze będą miały przewagę nad internetem, bo po prostu to jest, wiesz, rytuał. Otwierasz telewizor i masz wrażenie, że jesteś w potężnej grupie ludzi, tak? Posłuchaj, Wojtek, ja ciebie widziałam, jak ty pierwsza z takich mundurzy byłeś dziwny, bo tutaj w Niemczech ze względu na ratowanie euro i przywożenie tych muzułmanów było cały czas niepokojnie. Czyli Niemcy już dawno byli, powiedzmy, zorganizowani, byli cały czas wkurzeni i zaczęłam się interesować. Zobacz, ile telewizji powstało. Pytaj się naszych kamratów, kiedy oni zaczęli przeglądać na oczy, co się dzieje do świata. Dopiero jak się zaczyna coś dziać, tak. I czujesz zagrożenie. Tak. Inaczej się nie reaguje. Tak jest. To zagrożenie powoduje, że zaczynamy reagować i zaczynamy się organizować. Także tutaj nie można nikomu nic zarzucać. Skąd normalny, uczciwy człowiek może podejrzewać? Ach, Rosjanie jeszcze wyzywają wszystkich polityków w Europie za to, co robią z demonstrantami, bandą przestępców i powinni mieć zakaz wjazdu do Rosji. Bożenko, pozdrawiamy cię serdecznie. Dziękujemy za twój... Dzięki serdeczne. Bywaj, kamratko. No, głos Bożeny jest bezsenny. Dodaję takiego pozytywu. Musisz wiedzieć, Bożena, że my tutaj w Polsce jesteśmy celowo dezinformowani i powiedziałem to, że celowo jesteśmy stresowani. My mamy być zestresowani, mamy być zdenerwowani, mamy być wystraszeni. Tak działają media.